Say what? Gdzieś wejść do nieba. Czy to jest niemożliwe? Niemożliwe. Nie. Słuchajcie, kto do piekła idzie? Jak sądzicie, kto idzie do piekła? Przecież tam nie chcemy iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie? Złodzieje. Może rację, złodzieje. Jak ktoś kradnie i się nie chce nawrócić, to idzie do piekła. Źli ludzie. Rozwodnicy. Rozwodnicy, no jak się tam dobrze sprawują i jednak robią wszystko, że do kościoła chodzą, to może być, mogą się zbawić. Zabójcy. Zabójcy. Kaczyński. No tego bym się nie spodziewał. To jak w internet idzie, to będziemy mieli tu ostro. Dobra, dzieci. Tego nie wiemy, wiecie? Nie możemy też wiedzieć, nie? Czy ktoś idzie do piekła? Kto o tym wie? Można, proszę, o ile to jest możliwe, żeby przyjechać po mnie i po ministrantów autem 10 minut przed kolędą i potem nas odwieźć. Gdyby to był oczywiście jakiś problem albo tu gdzieś blisko, to oczywiście wtedy nie trzeba przyjeżdżać. Jeśli chodzi o posiłki, to z chęcią zjem, ale nie w każdym domu. Nie jestem w stanie w każdym domu coś zjeść, ani w co drugi, ale tak mniej więcej w połowie i na końcu z chęcią coś zjem. Natomiast ja jestem na diecie i niewiele mogę, że trzeba też uważać na to. Jeśli chodzi o picie, to piję tylko zwykłą czarną herbatę bez żadnych dodatków. Jeszcze taką słabszą. To jest jedyne, co piję. Jeśli chodzi o jakąś kolację, to najlepiej jest zimna płyta, bo wtedy zjem po prostu, co tam mogę. Wybiorę sobie pojedyncze jakieś rzeczy. Pieczywo białe, bez dodatków. Jeśli chodzi o jakieś ciasta, to najlepiej babka lub drożdżowe. Jakieś lekkostrawne, nie takie jakieś ciężkostrawne. Myślę, że tyle, co na dzisiaj. Jak przejdę przynajmniej kilka tych tras, to już może coś też więcej będę wiedział na ten temat. Ale wstał. Zachowaj nas, Panie.
głosów dawać nie powinien. No, a wracając do drugiego.